Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Trosty 52. Witam was, moi drodzy, w nowej modyfikacji. Jest to znów modyfikacja do Gothica 2. Starałam się poszukać modyfikacji jakiejś do Gothica 1 teraz dla odmiany, ale z jedną mam problem, a inne jakoś tak, nie wiem, nie wydają się na razie dla mnie zachęcające. Znalazłam tą modyfikację. Nazywa się Tajemnica Jumanji. Jest to modyfikacja na około 10 godzin. Także wyjdzie nam z tego taka dość długawa może seria, można powiedzieć. No i tak, ogólnie jest tutaj dubbing niemiecki. Podejrzewam, że lepiej będzie, jeżeli sama będę czytała tutaj to. Dlatego w dźwięku chciałabym sobie przyciszyć efekty. Bo to są dialogi. Przyciszymy sobie gdzieś tak dotąd i będę starała się czytać. Mam nadzieję, że to nie ten. Nie zrobi nam nic tutaj złego. Pokłos otoczenia może być. Tutaj. Mogę wyłączyć? Tak. Dobra. I teraz sprawdźmy, czy się wszystko zapisało. Tak, wszystko się zapisało. Także myślę, że możemy zaczynać. Zastanawiam się, czy na jakim poziomie trudności grać. Myślę, że możemy na spokojnie grać na poziomie średnim, czyli na tym takim normalnym, standardowym. Nie przedłużając, zaczynamy nową grę na poziomie średnim. Umofi prezentuje. Tajemnice Jumanji. To była spokojna noc. Jednak było w niej coś innego. Moja głowa, ała. Moi rodzice zostali zamordowani. Żołnierz mnie znalazł i zaniósł do innych dzieci w domu. Tam spotkałem Rafaela. Jego rodzice zniknęli pewnego dnia i już więcej nie wrócili. Modlę się często za ciała moich rodziców. Ja i Rafael nie mieliśmy nic. Chodziliśmy na żebry i zostaliśmy złodziejami. Rychło korzystaliśmy z życia, nasz obóz wzrastał i wzrastał. Ale pewnego dnia stało się coś strasznego. Złapano nas. Wyrok był jednoznaczny. Robota karna na wyspie Parktos aż do końca życia. No i moi drodzy, jesteśmy w celi. Dobra, ogarnijmy tutaj wszystko. Myślę, że mogę zabić sobie te chrząszcze na spokojnie. No, typowa cela więzienna. Mamy tutaj, wiecie, te całe kreseczki i wszystko. Zastanawiam się tylko, dlaczego mamy aż tyle tutaj rzeczy w tym miejscu. Dobra, bo oni się będą pewnie bulwersować. Myślę, że możemy sobie zrobić pierwszy zapis na początek. No, dawaj, chrząszczu. Wow, mamy, widzę, coś takiego jak wytrzymałość. O kurde. Hej, ciągle to potrafię. Widzę, że faktycznie mogłam zainwestować chyba... Człowieku, chcę stąd wreszcie wyjść. Jasne, wreszcie jest pora, abyś popracował na swoją rację żywnościową. Rusz tyłek, mam dla ciebie zadanie. Rozumiemy się? Tak, a teraz otwórz wreszcie te cholerne kraty. Musisz jeszcze chwilę poczekać, kraty same się otworzą. Ach, po co strzepienie, dla ciebie to obojętne. Mogę ci coś powiedzieć? Co? Twoje brednie są tak interesujące jak drzewo w lesie. Czekaj, no, zadbam o to, byś zawisnął tak szybko jak to możliwe. Oczywiście. Dam ci ostatnie ostrzeżenie. Nie włócz się po nocy, inaczej gwarantuję ci, że będzie kiepsko. Okej. Rozumiem, że kraty się za chwilę otworzą. Ja chcę tego chrząszcza. Żeby mi nie sksuli ekspa z niego. Kości. Hej! Witaj, Rafaelu. Człowieku, chcę się stąd wydostać.
To dobry czas, by stąd zwiać. Jestem tego samego zdania, co ty. W porządku, widziałem, że mogę na ciebie liczyć. Tylko jak my się stąd wydostaniemy? Jesteśmy na dobrze strzeżonej wyspie, na środku coś tam. Masz rację, ale musi być jakaś droga. Musimy po prostu mieć oczy szeroko otwarte, tylko nie uciekaj beze mnie. Bez obaw, rozejrzę się trochę. Rozdział pierwszy. Więźniowie Parktosu. Dobra, bo ja bym chciała tego chrząszcza faktycznie się tu pozbyć. Dobra. Zaraz się stąd powinniśmy wydostać normalnie. Kości. Ja sobie, wiecie, to wszystko chcę pozbierać. No i dobra. Mam cię, chrząszczu. Ty otworzysz teraz tę kratę, czy nie? Dobra, co mi powie mój dziennik? Ucieczka z Parktos. Ja i Rafale postanowiliśmy uciec. Muszę znaleźć jakiś sposób. Dobra, chwilowo to ja bym chciała wyjść stąd, ale widzę, że to jest chyba niemożliwe. Dobra, to tak. Ty mnie nie wypuścisz, rozumiem. Aha, bo jesteśmy tak, że powinny się kraty za chwilę pewnie otworzyć, bo się pewnie za dnia otwierają. O, chce do mnie zagadać, gościu. Nie? Otwierasz tą kratę, czy mam iść w łóżko? Spać do rana. Dobra, przekimam się do rana. No i dokładnie, krata się otworzyła. Rafael już widzę wstał. Co do ucieczki? Tak, masz już jakiś pomysł? Nie, jeszcze nie. Cholera, musisz mieć oczy szeroko otwarte. No dobra. No to się rozejrzyjmy. Tutaj są skazańcy zwykli, podejrzewam, że nic mi nie pomogą. Tutaj jest ruda schowana. Tutaj coś mamy. Szczur. Dobra, darmowy exp. Potrzebuję klucza lub wytrycha. No dobra. Widzę, że te szczury to się pchają w gips. Dobra, czyli mamy wszystko ogarnięte. Tutaj jest to. Dobra, sprawdźmy, czy może coś znajdziemy w tym miejscu. Regał na książki. Doświadczenie. No i jakieś tam przepisy. Czy coś się stanie, jeżeli ja to ukradnę? Zebrane doświadczenie. Tak, umiemy się skradać przecież, zapomniałam. Bagienne ziele, złoty świecznik. Kradniemy to wszystko. No i dobra. Zobaczymy też, kto tutaj siedzi. Karo. Lord Gunther, dobra. Dobra, zrobimy sobie save'a jeszcze jednego. Zebrane doświadczenie na pewno się przyda. O, to jest jakaś dźwignia. A pociągnę sobie. Mogę? Okej, nie mogę tego pociągnąć. Dobra, na razie niech oni tutaj sobie śpią. Ja tutaj później do nich przyjdę. A chwilowo stąd wyjdę tak, żeby się nie obudzili. Chociaż w sumie nie muszę chyba. Najwyżej się obudzą. To co daleko? Tego nie da się otworzyć, no dobrze. Tam jest, rozumiem, wyjście na wolność. Dobra, chodźmy w takim razie na górę teraz.
Strażnik. Strażnik. Ty wyglądasz jak jakiś gościu, który ma imienia. Jesteś zwykłym strażnikiem. Obrazisz się, jak wezmę ci stąd piłę? Aha, bo wy tak jakby dopiero budujecie to więzienie. Znaczy budujecie, no ono jest jakby dokończane w pewnym sensie. Przynajmniej tak to wygląda. Dobra, tam możemy przejść dalej, to na razie tam nie idę. Strażnik, pewnie kolejny strażnik, dokładnie. Ale wiecie, wolę się przejść tutaj naokoło i zobaczyć, czy czegoś tutaj na pewno nie ma. Szczur. Dobra, zabijam je, bo są nam, wiecie... Pomocne będą. Młotek. Podejrzewam, że też mogę go zabrać. Tak. Czyli nie macie focha, że to sobie zabieram. Dobra, no i tam już żeśmy byli. Okej, tamten strażnik przez chwilę dostawał czegoś. Nie wiem, o co chodzi. Ale tak, mamy nasz ekwipunek. Zebrane doświadczenie, plus 250. Rozumiem, przeczytamy sobie. Kości, piły, dobra, jakieś tam bzdury. Fajnie, że to zdobyliśmy. Teraz myślę, że możemy na spokojnie przejść się tutaj. No i się rozejrzeć. Dobra, tylko żebym nie spadł, bo widzę, że tutaj są krawędzie... takie dosyć dziwne. Dziwię się, że mogę tak sobie bezkarnie chodzić po całym tym więzieniu, no ale dobra. Jezu, myślałam, że się zabiję. Dobra, na szczęście nic mi się nie stało. Aha, dobra, tutaj też jakby dalej jest wiadomo. Więzienie. Po prostu jesteśmy teraz na innym poziomie tak jakby tego więzienia. Co to było? Brązowy grzyb, plus 15 do punktów trafień. Dobra, jesteśmy w nowej lokacji, więc się zapiszę. Tutaj są łóżeczka, tutaj nie ma... Okej, roślina lecznicza. Zmęczony skazaniec. Co tutaj robisz? Robię sobie przerwę, teraz odejdź. No dobra. Kolejny brązowy grzyb. Tutaj są dalej strażnicy. Czego ty pilnujesz? Gulaszu. Okej. Teodor. No, jak leci? Nienawidzę tej roboty. Nie znasz przypadkiem jakiejś drogi powrotnej? Naprawdę? Opowiadaj, o Boże. Wyjście jest za murami. Popłyń tak szybko i daleko, jak tylko potrafisz. Bardzo śmieszne. Mogę coś dla ciebie zrobić? Nie masz przypadkiem bagiennego ziela przy sobie? Nie. Mógłbyś mi je przynieść? Nic nie obiecuję, ale będę miał oczy szeroko otwarte. Masz tu bagienne ziele. Dziękuję. Nie mogę się doczekać dzisiejszego wieczoru. Dostaniesz za to ode mnie 3 bryłki rudy. Okej, dziękuję. Pierwsze zadanie jakby wykonane. Lukas. Jak się ci się tutaj podoba? Kpisz sobie ze mnie? Nie, to było całkiem poważne pytanie. Mam ci pokazać, jak mi się tutaj podoba? Dobra, tak, czemu nie? Dobra, pokażę ci teraz, jak mi się tutaj podoba. A skąd ty masz nagle kilof? Nie mam jak z nim wygrać, bo to jest... On cały czas, wiecie... No, dokładnie. Jeszcze mnie pewnie okradnie. Dokładnie. Co mi zabrałeś? Nawet złota nie ma? Dobra, no nic mi nie wziął. Tak podejrzewam. Straciłam tylko życie. Ale na spokojnie, zaraz wstanę. Teraz widzisz, jak mi się tutaj podoba? W porządku, zrozumiałem.
Dobra, czyli wcale ci się tutaj nie podoba. Nadzorca. Ach, jesteś tym nowym. Chodź no tutaj, chłopcze. Czego ode mnie chcesz? Będziesz teraz robił to, co ci powiem. Rozumiemy się? Chyba nie mam innego wyboru. I? Jaką brudną robotę powinienem dla ciebie zrobić? Brakuje jednego z moich więźniów. Jak to zrobiłeś? Uważaj, co mówisz, wyrostku. Znajdź go i przyprowadź tutaj. Zaginiony więzień. No tylko ja nie wiem, jaki więzień ci zaginął, gościu, także trochę... słabo. Lutnia. Cześć, lutnio. Mogę wejść tutaj na górę? Wygląda tak, jakbym mogła, ale nie wiem, czy coś tu znajdę? Nie, totalnie nic tu nie ma. Dobra, to rozejrzyjmy się teraz dalej. Okej, tędy przyszłam, tędy już pochodziłam, tutaj wiadomo, Igmar. Kim jesteś? Jestem Igmar. Powiedz, co powinienem ci podać. Co? Co masz na myśli? Pracowałem wcześniej w knajpie, nauczyłem się przy tym sztuki wytwarzania wódki. Rozumiem, dlaczego tutaj jesteś? Z powodu bójki? Nie, produkowałem dla klientów alkohol, diabelski pazur. Niestety nikt po nim nie przeżył. Dlatego tu jestem. W porządku. No chłopcze, też chcesz posmakować diabelskiego pazura? Może później. Dobra. Go weź tu do środka. Okej, piesek na mnie warczy, cześć. Spokojnie, piesku. Mam tu kość dla ciebie. Okej, chyba poszedł sobie spać. Wiadomość. Chleb. Woda. Potrawka gulaszowa chyba jakaś. Dobra, piesek stróżujący mnie bardzo chyba polubił. Dobra, tutaj nic nie było. Nadzorca chciał zaginionego więźnia. Podejrzewam, że tym zaginionym nie zajmie się robotą, albo pójdziesz dzisiaj z pustym żołądkiem do łóżka. No dobra, ludzie. Chciałem tylko chwasta zebrać. W sumie to chyba tym zaginionym więźniem właśnie będzie ten odpoczywający tutaj. Kurde, te chwasty to chyba rosną jeden na drugim. Strażnik cię szuka. Nie, proszę, nie wydawaj mnie. A co z tego będę miał? Ja nic nie mam. Litości. Ach. Nie no, wracaj do pracy. Odejdź. No niestety zagonię go do roboty, no bo jednak nie chcemy sobie narobić kłopotów. Znalazłem tego więźnia. Kolejny poziom. I? Znowu pracuję. Bardzo dobrze, nawet jesteś niezły w przeciwieństwie do innych. Słyszeliście to? Tak, wykonuj się swoją robotę. Jest jeszcze coś do roboty? Tak, pozbądź się chwastów z pola. Już to zrobiłam. Nie jestem żadnym ogrodnikiem, sam sobie to wyrywaj. Ta, a następnej racji żywnościowej możesz zapomnieć. Sam sobie szkodzisz, bohaterze. A teraz zajmij się tym polem. No już. Plewienie chwastów. Czy jeszcze jakiś chwast tu się znajduje na tym polu? Myślę, że nie. Także słuchaj, nadzorca, ja już to zrobiłam. Aha, dobra. Czy jeszcze jakiś chwast tu się gdzieś musi... znajdować? Przejdę się, bo może nie tylko w tamtym miejscu są te chwasty, może gdzieś indziej też. Nie no, nie widzę. Także jeszcze raz się muszę... O, chwasty. Podejrzewam, że ten będzie ostatni. Mogę już z tobą gadać? Tak. Pozbyłem się chwastów z pola. Bardzo dobrze.
Mogę sobie teraz zrobić przerwę? Powiedz, kpisz sobie ze mnie? Dlaczego? Mam coś jeszcze do roboty. Dla mnie? Tak, rozdasz teraz więźniom chleb i wodę. Dobra. Ale tylko skazańcom. Trzymaj, a teraz zajmij się robotą. Skazańcom, tak? No to Igmar. Masz tu swoją porcję. Dziękuję. Masz tu swoją porcję. Dziękuję. Super. Tylko skazańcom, tak? No dobra. Lukas. Masz tu swoją porcję. Masz tu swoją porcję. Masz tutaj swoją porcję. Dobra. To chyba wszyscy. Rozdałem jedzenie. Bardzo dobrze. Wykonałeś wszystkie zadania. Możesz sobie teraz zrobić małą przerwę, dopóki nie wymyślę ci nowego zadania. Okej. Okay, w ogóle już widzę, że się znowu robi ciemno. Dobra. Wracamy z powrotem do naszego kolegi teraz. Zobaczymy, co teraz możemy zrobić dalej. Może jemu możemy coś powiedzieć? A jeżeli nie, to jeszcze jest tych dwóch strażników, z którymi nie rozmawiałam. Cześć, panie strażniku. Nie mówiłam akurat o tobie. Ale tutaj tamci, co byli na dole. Czy jest jakiś sposób, żebym stąd ładnie zeszła? Tędy ładnie zejdę. I teraz tak, oni siedzą tutaj w środku chyba. Stać. Tędy nie przejdziesz. Okej, czyli Karo mnie nie wpuści, czyli Karo stał... czyli ja się tam w sumie przekradłam do nich. I pewnie ty jesteś... Aha. Rafael, co do ucieczki? Masz tu jakiś pomysł? Nie, jeszcze nie. Cholera. Dobra, tu są łóżka nasze. Dobra, bo tutaj jeszcze jeden gościu powinien być. Czy z tymi skazańcami, gdybym odszedł, kiedy miałam na to szansę... Okej, czy ty gadasz po polsku? Z tobą nie mogę gadać? Czego chcesz? Dobra, czego chcesz, nie czepiaj się mnie. Gdybym mógł, to bym odszedł, bla bla bla. Dobra. I chyba ten drugi strażnik teraz stoi tutaj. Nie, to jest po prostu zwykły strażnik. Jeszcze jednego strażnika mi brakuje. Przez to ogrodzenie bym chciała zobaczyć, czy możemy coś zrobić, ale tak. Ucieczka z Parktos. Czyli mamy cały czas to. Być może wystarczy, żebyśmy się przespali po prostu i znowu zaczęli jakby kolejny dzień. W ogóle mam chyba regenerację zdrowia, bo nagle mi nie zregenerowało, a się nic... Nic nie jadłam ani nie piłam. Dobra, to chyba jest pora, żeby faktycznie się położyć spać. To do rana. Ty nic ode mnie nie chcesz? Nie. Dobra, czyli oni tutaj śpią. Ja bym chętnie zagadała z tym drugim gościem. Ale boję się, że oni zaraz mnie stąd wypieprzą. Karo? Lord Gunther. Co ty tu robisz? Ja... Chciałeś nas zabić? Nie. Dobra, czyli tak to się kończy. Ciekawe, gdzie ja znajdę tego całego lorda. W sensie, gdzie on sobie siedzi za dnia, jak nie śpi. Nie wiem, ale widzę, że tutaj mam wstęp tak jakby wzbroniony w pewnym sensie. Dobra, to idziemy w takim razie na górę i wracamy do tamtego miejsca, gdzie byliśmy wcześniej. Może chodźmy teraz tędy.
No i tam powinniśmy coś znaleźć fajnego, myślę. On powiedział, że będzie miał dla nas wtedy kolejne zadania, więc prawdopodobnie po prostu to ogarniemy, no nie wiem. Tu jest strażnik, to też jest pewien strażnik, dokładnie. Dobra, pani drabino. Schodzimy w takim razie na dół. Jest tutaj dosyć wąsko, nie powiem. O, mikstura. Nie wiem, jakim cudem ja wcześniej nie zauważyłam. Dobra. I teraz ty, nadzorca. Coś chcesz ode mnie? Nie. Tu skazańcy nic ode mnie nie chcą. Lukas? Nie. Teodor? Też nie. Tu jest zwykły strażnik. Szukasz kłopotów? Nie, nie szukam kłopotów. Zmęczony skazaniec. Nadzorca nic ode mnie nie chce. Igmar? Nie. Tam był piesek i tam już żeśmy wszystko zgarnęli. Okej, to teraz w sumie nie do końca wiem, co robić, bo... W sumie to... Nic się nie dzieje. Nie wiem, wejdziemy na górę. Wiecie, co mnie nurtuje? Żebyśmy spróbowali skoczyć tam do wody. Ale nie w taki sposób. Czy jest to... Wow, mam sprint normalnie. Nie. Dobra, czy jest to tak zrobione, żebyśmy nie wskoczyli do wody? Okej. Okay. To w takim razie, co by tutaj teraz wymyślić? Mogę wejść na górę? Nie. Ale mamy sprint ogólnie, z tego co widzę. Możemy sprintować. To fajna mechanika, będzie przydatna. Strażnik, Rafael. No nie, no nic ciekawego ewidentnie. Oni cały czas śpią. Tak. A jest godzina która? 8:46. Okej. Okay. Tutaj na tej szubienicy też nic nie ma. Ich habe weder einen Dietrich noch den Schlüssel. Tego się nie da otworzyć. Może za tymi beczkami coś jest? Nie. Okej. Okay. Tam nie da się wejść. Co tutaj zrobić? Tu są ci skazańcy. Może się prześpimy do południa tym razem. Dobra, tamci już na pewno wstali. Ciekawe, gdzie jest ten cały lord. To nie jesteś ty. Jesteś zwykłym strażnikiem. No nie wiem. Teraz chyba tutaj stoi strażnik, a wcześniej go tu nie było. Stanie się coś, jak na to wejdę?
Trochę kombinuję, ale też w sumie nie wiem, co mogłabym zrobić. To było głupie. No, dokładnie. Czyli na mury nie tak łatwo się wchodzi, jakbyśmy chcieli i myśleli. Dobra, tu możesz spać w sumie w taki sposób. Czy ten nadzorca coś chce ode mnie? Nie, nadal nic ode mnie nie chce. Tu już byłam, ten piesek mi nic nie zrobi. Tutaj prawdopodobnie ogólnie śpi nadzorca sam w sobie. Czy tutaj na górze coś jest? Ja w sumie byłam tam na górze, ale może warto jeszcze raz tutaj będzie wejść. Dobra, to może tędy. Tutaj co prawda nic nie ma. Nie wiem, moi drodzy, myślę, że takim akcentem pożegnam się z wami w tym pierwszym odcinku. Najwyżej zajrzę do solucji, bo w sumie nie wiem, co teraz powinnam zrobić. Także do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!